seriale cieszą się coraz większą popularnością. Dr. House to jedna z produkcji tego typu, która odniosła wielki sukces. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek na temat doktora House'a. Miejsce 10. House mieszka pod adresem 221B. Sherlock Holmes mieszkał pod adresem 221B Baker Street. Jest to nawiązanie do technik dedukcyjnych Holmesa, którymi posługuje się House, aby rozwiązać zagadki chorób swoich pacjentów. Miejsce 9. Serialowy House włada aż 7 językami, oprócz angielskiego, hiszpańskim, portugalskim, japońskim, mandaryńskim, jidysz, francuskim i hindi. Miejsce 8. Urodziny doktora House'a są 11 czerwca 1959 roku. W ten sam dzień urodziny obchodzi Hugh Laurie, aktor grający rolę Gregorego House'a. Miejsce 7. Specjalizacja doktora Charlesa to intensywista, gałąź medycyny zajmująca się intensywną terapią. W USA, gdzie rozgrywa się akcja serialu, ta specjalizacja jest prawie nieznana. Jest ona rozpowszechniona w Australii, skąd pochodzi Charles. Miejsce 6. Hugh Laurie ubiegał się o rolę doktora House'a za pomocą kasety wideo, którą nagrał w hotelowej łazience w Namibii, gdzie kręcił właśnie swój najnowszy film Lot Feniksa. Tylko tam było wystarczająco dużo światła, stwierdził później aktor. Miejsce 5. Każdy odcinek serialu poświęcony był odrębnemu przypadkowi medycznemu. Twórcy inspirowali się kolumną w New York Times, poświęconą wyjątkowym i oryginalnym przypadkom medycznym. Miejsce 4. House początkowo miał być hydraulikiem. Później pojawiły się pomysły, aby pracował w telemarketingu, na uczelni, więzieniu lub aby był sportowcem. Chyba wszyscy cieszą się, że został lekarzem. Miejsce 3. Hugh Laurie przyznał, że kiedy pierwszy raz przeczytał scenariusz serialu, wierzył, iż to postać Wilsona jest przewodnią. Nie mógł uwierzyć, że człowiek taki jak House może być gwiazdą serialu. Miejsce 2. Serial skończył się dopiero w momencie, gdy twórcy, kolokwialnie mówiąc, przerobili wszystkie najciekawsze choroby. Miejsce 1. Cały serial posiada 177 odcinków w 8 sezonach, a produkcję rozpoczęto w 2004, a zakończono dopiero w 2012 roku, więc jesteśmy świadkami naprawdę wielkich zmian w wyglądzie aktorów i także w jakości całego dzieła. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!